Na deskach Teatru Sztuk wystąpił w sobotę Teatr Tańca D-Motion, który zaprezentował spektakl pod tytułem Fluo. Sala Teatru Sztuk wypełniona była po brzegi. Zainteresowanie spektaklem było tak duże, że widzowie musieli siedzieć na schodach. Za choreografię i reżyserię spektaklu odpowiedzialny jest Marian Folga i Anna Banasik. Dokładnie rok temu Marian Folga z grupą D-Motion przedstawił jaworznianom zupełnie nowe oblicze przedstawienia teatralnego. Z połączenia body paintingu z efektami fluorescencyjnymi powstał spektakl, który zachwyca publiczność. Jest to połączenie w sumie body paintingu, farb fluorescencyjnych, dosyć dobrze dopracowanych strojów, kostiumów, tak jakby różnych efektów, które się dzieją podczas tego widowiska. No też bardzo przyciąga, duże wrażenie właśnie też robi muzyka, która jest podczas fluo. No cały czas to jakby trzyma w napięciu. Wprowadza ich w magiczny świat kolorów, muzyki i tańca. W Jaworznie Fluo został wystawiony po raz drugi. Spektakl cieszy się także bardzo dużym zainteresowaniem poza Jaworznem. Jak podkreśla Marian Folga, w spektaklu pojawiają się nowe elementy, dzięki którym widowisko jest jeszcze bardziej spektakularne. Cały czas domodyfikujemy, dodajemy, ulepszamy, dochodzą też nowe osoby. Staramy się to też bardziej rozbudować. Też nie zawsze każdy da radę wystąpić w tym samym czasie, żeby zebrać całą grupę, praktycznie 16 osób. Żeby wystąpił na jednej scenie. No też wiadomo, że jest praca, szkoła, studia. No staramy się to jeszcze, będziemy się starali to jeszcze bardziej jakoś zmodyfikować, rozbudować, ulepszyć, no, żeby to miało jeszcze lepszy efekt, było troszkę dłuższe. Dla tych, którym nie udało się tym razem zobaczyć spektaklu Fluo, mamy bardzo dobrą wiadomość. Teatr Tańca wystąpi w Jaworznie już w październiku. Osoby, które chcą się przyłączyć do Teatru Tańca D-Motion, mogą skontaktować się na adres mailowy leao.marian@gmail.com lub przyjść na próby, które odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury na Osiedlu Stałym.